Ja dziś wieczorem tylko dwie krótkie uwagi, takie notki a propos bieżących wydarzeń. Proszę Państwa, kasa wcale nie musi dawać szczęścia czy bezpieczeństwa w pełni, bo na przykład pan Piotr Woźniak-Starak no chyba się utopił, a przynajmniej zaginął na jeziorze Kisajno. Nie wiem, czy szarżował na tej motorówce. Coś tam piszą o gipsie, ale nie wiem, czy to bardziej miało dotyczyć jego żony czy jego. No i proszę Państwa, no, wypadł z łodzi, znaczy z motorówki. I jak ponad dobę go nie znaleziono, no to chyba marne szanse, że przeżył. No chyba, że gdzieś wykorzystał to i się ukrył, czy chciał stać się nierozpoznawalny, coś pokombinować. No, ale jeżeli jest wszystko normalnie, bez żadnych celowych kombinacji, no to wynika, że może z nim być cienko i że mogą go już nie uratować i kasa nie zawsze, prawda, daje pełnię szczęścia, bezpieczeństwa i sukcesu, a nieraz prowokuje do ryzykownych zachowań, co się może źle skończyć. Pożyjemy, zobaczymy, ale obawiam się, że z panem milionerem może być cienko. No, pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem amen.